Witam serdecznie Państwa, nazywam się Mieczysław Głuchowski, jestem od 2005 roku dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W imieniu kierownictwa ośrodka, jak również 52 obecnych pracowników, 82 byłych pracowników, 15 emerytów, 4 rencistów, ponad 3 milionów klientów naszej pływalni, takiej samej liczby uczestników na naszych innych obiektach. Tutaj na tym stadionie nowo wybudowanym, rugbowo, piłkarsko, lekkoatletycznym, chciałbym Państwa zaprosić na obejrzenie filmu obrazującego 20-letnią pracę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pokażemy Państwu naszych pracowników, osoby, instytucje współpracujące z nami, jak również ponad 20 obiektów, którymi zarządzamy, oraz wiele, wiele imprez, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji bądź współorganizowanych. Zatem życzę Państwu przyjemnego i pełnego wrażeń odbioru. Rok 2021 jest dla naszego ośrodka szczególnie ważny, wyjątkowy i uroczysty. Dokładnie 20 lat temu uchwałą Rady Miasta z dnia 27 lutego 2001 roku, podpisaną przez ówczesnego przewodniczącego Rady Andrzeja Olejnika, powołano do życia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 31 maja 2001 roku do użytku oddana została Sochaczewska Pływalnia Orka i w zasadzie ten dzień można uznać za oficjalne rozpoczęcie działalności ośrodka. Pierwszym dyrektorem MOSiR został Piotr Osiecki, obecny burmistrz Sochaczewa. Szanowni Państwo, 20 lat historii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to 20 lat pracy na rzecz mieszkańców Sochaczewa. To 20 lat organizowania, współorganizowania, inspirowania, koordynowania wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, które służyły tysiącom, żeby nie powiedzieć dziesiątkom i setkom tysięcy osób. 20 lat to też działalność na rzecz stowarzyszeń sportowych. W krótkim okresie czasu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stał się dla nich prawdziwym domem. Przygotowuje obiekty sportowe na wszystkie wydarzenia sportowe organizowane na terenie miasta Sochaczewa. Jest gospodarzem bardzo ważnych obiektów, na czele z pływalnią miejską, odwiedzaną dziennie przez setki osób. Pamiętam początki powstawania MOSiR-u, bo jako pierwszy dyrektor miałem zaszczyt współtworzyć wspólnie ze swoimi współpracownikami tą piękną instytucję. Pamiętamy emocje, pierwsze dni otwarcia pływalni i taki znamienny widok, jakże odmienny od dzisiejszego widoku pływalni. Pierwsze dni pływalni z zaskoczeniem zauważyliśmy, że niecka sportowa jest pusta. Natomiast basen rekreacyjny, no tam frekwencja była niesamowita. Taki był obraz początków działalności pływalni, biorący się chociażby z tego powodu, że większość mieszkańców Sochaczewa nie posiadała tej pięknej umiejętności. Czasy się zmieniły, ale przede wszystkim siłą MOSiR-u są ludzie. Ci, którzy pracowali, ci, którzy pracują w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. To ich pasje, to ich energia, ich profesjonalizm, ich kultura osobista najlepiej świadczą, jak piękną firmą jest nasz MOSiR, mój MOSiR, wasz MOSiR. Bardzo miło mi świętować wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 20-lecie, które przypada także na prawie całą moją karierę zawodową. Byłem świadkiem otwarcia basenu w
pływalni Orka jako przedstawiciel samorządu powiatowego i przez ponad 10 lat pracując w samorządzie miejskim, nadzorując sprawy sportu. Bardzo miła współpraca z panem dyrektorem Mieczysławem Głuchowskim przez te ponad 10 lat jako dyrektorem OSIR-u, ale także i organizatorem wielu imprez sportowych, działaczem sportowym, przy organizacji dużej imprezy biegowej, Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, które nierozerwalnie związane są z działalnością także MOSIR-u jako współorganizatora. Miłe wspomnienia również osobiste. Mój syn trenował tu judo, wykorzystując salę na MOSIR-ze. Życzę wielu jeszcze dobrych chwil dla zawodników, którzy tutaj trenują, wielu sukcesów osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który poprawia swoją infrastrukturę. Już możemy wykorzystywać w części zrewitalizowaną część boiska, bieżni. W planach jeszcze wiele inwestycji. Życzę wszystkim mieszkańcom z okazji jubileuszu 20-lecia, aby ten obiekt pięknieł i służył jak największej grupie mieszkańców. Na przestrzeni 20 lat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ośrodek nieustannie się rozwijał, a liczba obiektów administrowanych przez MOSIR rosła. Do pływalni Orka, hal sportowych przy ulicy Chopina i przy ulicy Kłosocińskiego na przestrzeni lat dołączały kolejne obiekty, jak place zabaw przy Alei 600-lecia, Grunwaldzkiej czy Rumiankowej. Nieprzerwanie od 20 lat staramy się rozszerzać nasze propozycje sportowo-rekreacyjne zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Nie przeszkodziła nam w tym nawet pandemia, bo naszą działalność przenieśliśmy także do sieci, zachęcając do aktywności fizycznej w warunkach domowych, czy organizując wirtualne biegi, rajdy, konkursy czy gry internetowe. Znajdujemy się na jednym z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, na stadionie niedawno wyremontowanym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma wiele obiektów. Jest to właśnie tutaj hala Kłosocińskiego obok, lodowisko, boisko do treningów, pływalnia miejska. Również plaża miejska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Obiekty sportowe przy ulicy Chopina 101, czyli cały kompleks hala i boiska oraz Karwowo, czyli również tam właśnie mamy boisko takie rekreacyjne, na którym nasi mieszkańcy Sochaczewa mogą uprawiać rekreacyjnie sport. Również zarządzamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji targowiskiem miejskim, częścią przemysłową. Ale o szczegółach już o tych obiektach opowiedzą kierownicy poszczególnych obiektów, na co serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, witam serdecznie przy hali sportowej przy ulicy Kłosocińskiego 2. Tuż obok hali mamy siłownię zewnętrzną, skatepark przy ulicy Olimpijskiej 3, a tuż za płotem nowo wyremontowany stadion lekkoatletyczny i piłkarski i rugbowy. Także serdecznie zapraszam na przegląd naszych obiektów. Serdecznie zapraszam również wszystkich do korzystania z naszych obiektów. Tak? W naszych murach, naszej hali korzystają stowarzyszenia UKS Orkan Judo, UKS Siódemka, WKS MOSIR Sochaczew, który zajmuje się koszykówką, ale także i organizuje sekcję szachową, sekcję tenisa stołowego. Mamy tutaj również, korzystają tutaj również członkowie stowarzyszenia sochaczewskiego klubu tenisa stołowego. Rozgrywane są tu mecze ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym. Masa imprez, tak? Mamy tu również, korzystają członkowie stowarzyszenia Dragon Fight Club, RC Orkan, KP Orkan. Także masa stowarzyszeń z terenu miasta korzysta z naszych obiektów. Organizujemy wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze i sportowym, i rekreacyjnym. W naszej hali odbywają się olimpiady przedszkolaków, olimpiady seniorów. Organizujemy festyny tematyczne dla dzieci z różnych okazji. Organizujemy tenis stołowy, czyli Grand Prix nasze, Grand Prix Sochaczewa w tenisie stołowym. Organizujemy wszelkiego rodzaju turnieje siatkówki, piłki nożnej, koszykówki. Serdecznie Państwa zapraszamy. Tuż przy hali sportowej w tym roku powstały gry chodnikowe. To jest projekt budżetu obywatelskiego, który wspólnie z Piotrem Pętlakiem zaproponowaliśmy taki projekt, także możemy korzystać z 10 gier, które znajdują się przy hali sportowej i przy pływalni Orka. Nasze dzieciaczki tutaj korzystają ze skateparku, który co prawda
ciągle wymaga remontu. W tym roku przeprowadziliśmy taki gruntowny remont, ale liczymy na to, że już wkrótce powstanie taki obiekt, tego typu obiekt na bulwarach, z tego co mi wiadomo, taki obiekt ma powstać. Mam nadzieję, że będziecie Państwo korzystać z naszych obiektów, na które serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do udziału w naszych imprezach. Znajdujemy się na terenie pływalni Orka, a tak naprawdę jest to miejsce, dokładnie serce tej pływalni, gdzie jest wiele urządzeń, które odpowiadają za prawidłową pracę tego obiektu. Tutaj po mojej prawej stronie mamy filtry basenowe, które filtrują nam wodę basenową. Chciałabym też jeszcze pokazać bardzo ważne miejsce, które znajduje się na podbaseniu. Jest to ozonatorownia, która odpowiada za prawidłowe ozonowanie wody. Mamy tutaj dwie szafy, ozonator OG1, OG2. Jeden ozonator odpowiada za ozonowanie wody w niece sportowej, natomiast drugi w basenie rekreacyjnym. Ponadto mamy wiele urządzeń, pomp, silników i tak naprawdę poza poważnymi naprawami, gdzie przyjeżdżają firmy zewnętrzne, to pracownicy nasi, jest tu zatrudnionych 6 pracowników, tak naprawdę na bieżąco, we własnym zakresie, bez niewielkich nakładów finansowych, dokonują różnego rodzaju napraw, aby pływalnia mogła prawidłowo funkcjonować. Tutaj znajdują się filtry, które nam filtrują wodę w dwóch naszych whirlpoolach, czyli są to takie wanny z hydromasażem. Filtry zostały niedawno wymienione na nowe, gdyż no, z racji wieku uległy uszkodzeniu i sukcesywnie zostały wymienione na nowe. Były to oczywiście ogromne koszty dla miejskiej pływalni, natomiast świetnie sobie z tym poradziliśmy. Znajdujemy się na holu pływalni miejskiej, gdzie 4 lata temu miała nową odsłonę. Wymieniliśmy tutaj jakby zabudowę na holu, co spotkało się z dużą aprobatą naszych klientów. Myślę, że warto by było wspomnieć, jeżeli chodzi o moją osobę, że z Mosirem jestem związana od wielu lat. Już w 1999 roku jako pracownik Orkana Sochaczew obserwowałam budowę tego obiektu. Obiekt był oddany 1 czerwca 2001 roku, także cały czas jestem tutaj jakby w Mosirze i z Mosirem. Znajdujemy się na mokrej części pływalni Orka. Do dyspozycji naszych klientów jest 6 torów pływackich, basen rekreacyjny, 2 zjeżdżalnie, 2 whirlpoole, jacuzzi, zwane potocznie jacuzzi oraz 2 sauny. W pływalni korzystają indywidualni klienci, ale oprócz tego organizujemy zajęcia nauki i doskonalenia pływania, indywidualną naukę pływania oraz korzystają z naszych obiektów stowarzyszenia sportowe. Są to Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania Orka, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Sochaczew oraz UKS Dwójka Sochaczew. Oprócz tego główną imprezą, którą organizujemy na naszej pływalni, są to ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew, które są organizowane 11 listopada z okazji Święta Niepodległości. O bezpieczeństwo na naszej pływalni dbają ratownicy wodni, których zatrudniamy ich 6 i dodatkowo ratowników na umowę zlecenie. Na każdym dyżurze mamy 2 ratowników. Dzięki wykwalifikowanej kadrze naszych ratowników możecie czuć się Państwo bezpieczni, korzystając z naszej pływalni. Znajdujemy się w hali sportowej w Chodakowie.
która wchodzi w skład obiektów sportowych przy ulicy Chopina 101. Z hali sportowej korzystają na co dzień chodakowskie szkoły, stowarzyszenia takie jak Karate Klub Sochaczew, Klub Sportowy Wzóra Chodaków oraz Unia Boryszew. Dodatkowo do obiektów sportowych przy ulicy Chopina 101 w skład wchodzi boisko piłkarskie, z którego również korzystają sochaczewskie stowarzyszenia, Klub Sportowy Wzóra Chodaków i od kilku lat UKS Unia Boryszew. Mamy również na swoim terenie siłownię zewnętrzną, która powstała ze środków z budżetu obywatelskiego. Mamy boisko do siatkówki plażowej, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz nasz najnowszy obiekt oddany do użytku w 2020 roku, park linowy, również powstały ze środków z budżetu obywatelskiego. Jeżeli chodzi o główne imprezy, które odbywają się na naszych obiektach, od 2012 roku jesteśmy organizatorem amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, imprezy z wieloletnimi tradycjami. W tym roku rozgrywana będzie już 27. edycja i tak naprawdę od 2012 roku siatkówka na dobre zagościła na naszych obiektach. Organizujemy również turnieje w siatkówkę. Jedną z głównych imprez organizowanych w hali sportowej w Chodakowie była również impreza z tradycjami. Była to Sochaczewska Halowa Liga Piłki Nożnej, która została przeniesiona ze względu na komfort gry do ówczesnego gimnazjum nr 2 w Sochaczewie. Rozgrywane tam były dwie edycje ligi i teraz organizujemy w okresie letnim i zimowym turnieje dla wszystkich grup wiekowych. Jeżeli chodzi o główne imprezy, które rozgrywane były na chodakowskich obiektach, zaliczyć do nich możemy ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego, maratony zumby, halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew, turnieje karate, spotkania Stowarzyszenia Włókienko, Sochaczewską Halową Ligę Piłki Nożnej. Odbywały się również u nas coroczne wystawy gołębi rasowych i ozdobnych. Mieliśmy dwa koncerty hip-hopowe, turniej fanklubów Legii Warszawa. A jeżeli chodzi o stadion piłkarski, przez jeden sezon rozgrywane były mecze Ekstraligi i rugby. Na siłowni zewnętrznej również mieliśmy Mistrzostwa Sochaczewa w podciąganiu na drążku i pompkach. I przez wiele lat jesteśmy współorganizatorem, użyczamy obiektu pod turniej piłki nożnej Dzikich Drużyn o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Jestem kierownikiem targowiska miejskiego przy ulicy Pokoju. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie pracuję od 2011 roku. Wraz z pracownikami pobieramy opłaty od handlujących na targowisku, więc mam stały kontakt z ludźmi, a więc praca ta ma swoje dobre i złe strony. We wtorki, piątki i soboty przypadają tu dni targowe na naszym obiekcie. Dodatkowo od 2012 roku w czwartki odbywa się tu tak zwany pchli targ, na którym można sprzedać, kupić lub zamienić stare rzeczy, które zalegają w szafach, piwnicach czy na strychach. Jak dotąd pchli targ cieszy się dużą popularnością, zarówno wśród kupujących, jak i handlujących. Na naszym targowisku zlokalizowany jest również mały zieleniaczek. Mały zieleniaczek prowadzimy również w każdą środę i sobotę przy hali sportowej Mosiu, przy ulicy Chopina 101. Targowisko to wbrew pozorom nie tylko handel. Nasz plac posłużył również za miejsce doskonałe do organizacji różnych imprez, motoryzacyjnych konkursów zręcznościowych organizowanych przez Sochaczewskie Stowarzyszenie Sportów Samochodowych i oraz Socho Moto Day. Wspomagamy również lokalną przedsiębiorczość, między innymi udostępniając nasz plac targowy do nauki jazdy. Zapraszam serdecznie zarówno kupujących, jak i handlujących. Kiedy myślę o Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
to na mojej twarzy maluje się zawsze uśmiech, bo myślę o ludziach, którzy swoje serce włożyli w to, aby te obiekty sportowe, na których znajdujemy się, były piękne i świeciły wspaniałym blaskiem. Więc drodzy pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w dniu Waszego święta, Waszego jubileuszu, życzę Wam, aby otaczali Was ludzie przyjaźni, serdeczni, żeby Was wspierali w działaniach, które realizujecie na rzecz sochaczewskiego sportu.